KFC Wrapper. Budzi szacunek na mieście. Kiedy chcesz jej wyznać, że sercem zawsze jesteś blisko. Raffaello. Migdał zatopiony w kremowym nadzieniu i otoczony wiórkami kokosa. Daj się ponieść słodkim chwilom. Raffaello. Więcej niż 1000 słów. Jesteśmy, to jest debata dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór. I te słowa na początek, jakie słyszeliśmy dzisiaj od prezesa Kaczyńskiego. Jeśli chcemy uniknąć wojny, musimy postępować w myśl zasady. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Lub chcesz pokoju, to buduj silne siły zbrojne. Jaka armia, za ile, do czego i kto jest naszym wrogiem? I jeśli wydamy mnóstwo pieniędzy na armię, to na co jeszcze starczy? Generał Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony Narodowej, Instytut Bezpieczeństwa Rozwoju Międzynarodowego. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór. Jacek Bartosiak, współautor książki o tym, że nadchodzi trzecia wojna światowa, a także prezes think tanku Strategy and Future. Dobry Dzień dobry, wieczór. Dobry wieczór. I Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczypospolitej. Kłaniam się. Dobry wieczór. To jeszcze raz króciutko to, co na konferencji prasowej dzisiaj, co jest punktem wyjścia do naszej rozmowy. 250 tysięcy żołnierzy zawodowych, 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej to minimum. Jeżeli chcemy uniknąć tego najgorszego, czyli wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą też pokoju, szykuj wojnę. Generale, to najpierw pytanie najprostsze. Jeśli się zbroimy, szykujemy armię bardziej liczebną, rozwijamy jej możliwości także i szykujemy też nowy rodzaj de facto, tak? No bo będziemy powoływać żołnierzy, którzy będą walczyć z cyberprzestępczością, tylko będą bronić naszej cyberprzestrzeni. Nadchodzi wojna kolejna. Nie mamy powodu, żeby panikować, ale mamy powody, żeby się jej obawiać. Jeżeli dobrze obserwujemy to, co się dzieje w Europie i to, co się dzieje w świecie, to wiele wskazuje na to, że do takiej wojny może dojść. W związku z powyższym przygotowania i dbałość o zdolności obronne państwa jest jak najbardziej na miejscu. Bo najpierw pytam o kierunek, o diagnozę. Czy diagnoza jest właściwa? W tym sensie, że zmienia się sytuacja i musimy już trochę mocniej rozkładać akcenty teraz. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Panie doktorze? Tak, nie wiem, czy nie jest nawet za późno, żebyśmy się należycie przygotowali na sytuację turbulencji międzynarodowych, w czasie których potrzebujemy mieć instrumentu politycznego, jakim jest zorganizowana siła zbrojna, która jest instrumentem polityki państwa wtedy. Pytam o to, bo na przykład czytam, co pisze posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, że czy wiecie, co znaczy cel minimum 300 tysięcy żołnierzy zawodowych i WOT łącznie, bo tak to ma się układać, że wojska w Polsce będzie więcej niż pielęgniarek i położnych. I oczywiście mamy problemy, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia i pacjenci chcą się też czuć bezpieczniej, natomiast jeżeli jest wojna, to wtedy ten problem przesłania wszystko inne. Jakby pan odpowiedział na przykład na taką wątpliwość? No nie dalej, jak miesiąc temu słyszałem pana marszałka Grodzkiego, który chce zredukować ilość szpitali do 170, więc... Ale rozumiem, że to chodzi o strukturę i o trochę też inne rozłożenie. To jest właśnie wykorzystywanie empatii. My zupełnie o czym innym mówimy. My chcemy oddzielić empatię od faktycznego zagrożenia narodu, istnienia narodu i ojczyzny naszej. Dlatego ja zaczynam od pytania o zagrożenie, a za chwilę będę z panami rozmawiała o celach, o wydawaniu pieniędzy i o bardziej szczegółowych rzeczach. Dopóki istnieje, a będzie zawsze istniał, wyścig zbrojeń, to ten wyścig zbrojeń za pomocą niesamowitych pieniędzy inwestowanych w przedsiębiorstwo wojskowe, jakim jest armia, to proszę państwa, ten wyścig będzie doprowadzał do zagrożeń różnego rodzaju. My
po prostu koło niedźwiedzia siedzimy i czekamy, aż łapą machnie. No. Jakby to tak plastycznie ująć, Rosjanie zawsze, jak byli głodni, przychodzili do Polski się najeść. A stary niedźwiedź już nie śpi mocno. A nie śpi mocno, jego łatwo obudzić jest. Ma tam takich satelitów w postaci Białorusinów na przykład. Może nie wiem, wszystkich Białorusinów, tylko Łukaszenki akurat, których wykorzystuje moim zdaniem bardzo, bardzo. Natomiast na szczęście Rosja w swoich zbrojeniach trochę jest dalej niż świat i to budzi moją nadzieję, że to, co opowiadają, jest takim czymś, co już od kilku lat funkcjonuje w zbrojeniach europejskich. Panie doktorze, ale słuchałam dzisiaj też byłego ministra Janusza Zamkego. Fachowiec. Chyba wszyscy tu panu przyznają. I on mówi, że 300 tysięcy żołnierzy to jest też za mało, żeby sobie poradzić w razie zagrożenia z Rosją na przykład. Nie zgadzam się. Znaczy, muszę tak powiedzieć. Po pierwsze, od dawna podobało mi się, co powiedział premier Kaczyński, bo rzeczywiście struktura ładu międzynarodowego i pogarszająca sytuacja międzynarodowa powoduje, że on musi mieć instrument. Także jego ocena sytuacji jest poprawna i od tego się oczekuje od przywództwa politycznego i to jest dobrze. Rzeczywiście trudno od niego wymagać, żeby wiedział, jaki instrument potrzebujemy, bo nie jest wojskowym, ani się nie zna na strategiach wojskowych najwyraźniej, bo ten instrument, który przedstawiono dzisiaj, jest niewystarczający, ale nie dlatego, że za mała liczba, bo w XXI wieku liczy się zdolnościami. Wojna to jest pewien system. Wojna się znacząco zmieniła w ostatnich 30 latach. Panowie o tym zresztą w tej książce. I wydaje mi się, że jeszcze debata w Polsce nie nadążyła za tym. Kierunek w sensie myślenia, że trzeba mieć sprawne wojsko i musimy mieć jako państwo frontowe, to jest bardzo słuszny. Ale chciałbym, żeby się prawdziwa debata przetoczyła z udziałem rządu, z udziałem ekspertów, jak musi być ten instrument skonstruowany. Bo jest nam pilnie niezbędny, ale on nie musi być taki duży. I tu nie ma zgody z panem posłem, ministrem Zemkę, bo wojna jest z pewnym zarządzaniem nadrobinie eskalacyjnej. Rosja nie jest taka potężna i można Rosję pokonywać. Turcy pokonali w Libii, w Syrii i w Górnym Karabachu. Wojska rosyjskie czy per proxy, czyli prawda, ich, no, powiedziałbym, sojuszników, z grubsza rzecz ujmując. I wojna współczesna nie polega na wielkiej kontynentalnej wojnie jak w XX wieku. To nie jest wojna przemysłowa. Zupełnie jest inaczej. Możemy o tym szczegółowo porozmawiać. I to ważne, żeby premier Kaczyński zrozumiał. I ta debata musi się przetoczyć, bo to są nasze pieniądze i nasze bezpieczeństwo. I to nie są żarty. Bo wbrew temu, co mówiła pani posłanka... Panowie wraz z Piotrem Zachowiczem piszą tutaj o tym, że te wojny, jeżeli w ogóle dzisiaj miałaby taka być, to ona będzie błyskawiczna. Tak? Przetoczy się bardzo szybko. I... Generalnie wojna już, można powiedzieć, się toczy, bo Rosjanie prowadzą wojnę nowej generacji pozakinetycznie, narzucając nam sprawczość, bo istota polega na tym, żeby pani robiła to, co oni chcą. Bo jak nie, to pani dostanie w głowę. I żeby pani miała odpowiedź na to, że to spróbuj tą głowę, bo nie uda ci. Panie generale, z tego, co pan dzisiaj usłyszał, co się panu podobało? Jedno muszę powiedzieć. Podobała mi się ocena sytuacji. Tutaj pełna zgodność z tym, o czym mówi pan doktor Bartosiak. Natomiast po dzisiejszym wystąpieniu mam coś, co się nazywa niedosyt, ponieważ usłyszeliśmy w moim przekonaniu połowę tylko informacji i trudno o jakikolwiek pełny komentarz, ponieważ usłyszeliśmy o zwiększaniu liczbowym żołnierzy i wszystko, co było na tej konferencji, wiele aspektów bardzo pozytywnych, służyło motywowaniu obywateli do tego, żeby szli do wojska, żołnierzy, żeby się dłużej w tym wojsku utrzymywali, żeby dobrze zarabiali, żeby chcieli być w armii. To wszystko piękne. Natomiast dzisiaj, i jeszcze raz podkreślę to, o czym mówi tutaj pan doktor, dzisiaj w świecie liczą się zdolności obronne, a nie liczba żołnierzy. Chińczycy mają jedno zdanie. Chińczycy mają 2,5 miliona, ale dzisiaj nie wcielają kolejnych 5, tylko budują nowoczesne technologie. W związku z powyższym, czego zabrakło mi dzisiaj, dlaczego nie potrafię skomentować do końca? Zabrakło mi informacji, jaka to będzie armia, bo to, że będzie 250 tysięcy albo 300, to jest rzecz wtórna. Dobrze, a gdybym ja pana dzisiaj zapytała, to jaka, to by pan jakich tu przymiotników użył? Armia silna to armia, która ma zdolności do dowodzenia, zdolności do odpierania ataku, zdolności do nacierania także, zdolności do wspierania logistycznego. Ona musi mieć szereg zdolności. I to, czy jest bardzo, bardzo liczna, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby ci żołnierze, te 250 tysięcy, żeby oni otrzymali teraz nowoczesny sprzęt, czyli czołgi nowoczesne, samoloty, żeby działali w cyberprzestrzeni,
Żeby... Ale czy ma pan w ogóle takie poczucie, że jest trochę odwrócenie teraz tendencji w myśleniu o armii wobec tego, co miało miejsce, nie wiem, 10 na przykład lat temu? Bo 10 lat temu świat był inny. I... Ale to jest tylko 10 lat. To jest bardzo dużo dzisiaj. Jeżeli chodzi o zmiany, jakie następują w świecie, to 20 lat temu to była zupełnie inna wojna. A dzisiaj... I 10 lat temu to była inna. Powiem pani więcej, panie redaktor. 3 lata temu to była inna wojna, bo 3 lata temu jeszcze wiele elementów takich nowoczesnych, które się pojawiały, nie miały miejsca. W związku z powyższym to jest galop i samym wcielaniem... Dobrze, że będziemy mieli 300 tysięcy żołnierzy, ja się wciąż czuję żołnierzem, ale ci żołnierze muszą otrzymać zakupione za niewyobrażalne pieniądze, uzbrojenie, wyposażenie i nie wiem, czy Polskę na to stać. Marek Jakubiak. Tu się z panem generałem w jednym zgodzę, że każda wojna jest inna i tak naprawdę każdy teatr wojenny jest inny i stawia inne wymagania przed armią. Chodzi o to, żeby armia szybko adoptowała się do określonych warunków. Natomiast nie zastąpi nic, żaden robot nie zastąpi żołnierza. I te 300 tysięcy na nasz naród żołnierzy, myślę, że jest w sam raz. Wiem, że będzie więcej, bo... Jak pan słyszy o zachęcaniu młodych ludzi, o tym systemie zachęt? Ja się nie zgadzam co do jednego w tym wszystkim. Wiem, że teraz matki podskoczą. Aha, wszystkie. Zaraz pan powie, że powinna być obowiązkowa służba. Ja powiem, służba. Że tak jest, bo ponieważ nie wierzę w jakąś dobrowolną służbę zasadniczą. Zasadnicza służba wojskowa nie powinna trwać 24 miesięcy, tylko powiedzmy 6. Natomiast żołnierzy powinno się z poboru brać z narodu polskiego, z obowiązku, a nie z płacenia 2000 złotych. To jest obciążone właśnie myśleniem o dwuletniej obowiązkowej służbie. Źle. O koszara. Z koszarami to się po prostu kojarzy, z falą. Z niczym niestety przyjemnym. To jest obciążone komuną. My się opowiada o tym. I jak pan mówi o matkach, to one dzisiaj pana słuchając pewnie się właśnie też... Ale ojcowie się ucieszą. Ja natomiast nie wiem, ja jestem zdania, że każdy, przepraszam, a ci, którzy dobrowolnie do wojska nie pójdą, to co, skrzynki będą za amunicję nosić? No, albo się szykujemy, albo się nie szykujemy, albo jest odpowiedzialność narodu polskiego za swoją ojczyznę, albo nie. I powiem tylko tyle, że 2 lata to jest zmarnowany czas, to prawda. Natomiast te nowe technologie, o których mówimy, to muszą być żołnierze. Absolutnie mi się podoba ten pomysł dzisiaj artykułowany przez ministra Błaszczaka, że student w określonych kierunkach, które są przydatne w armii. Może, prawda? Ale to też tak było i wcześniej, że SOR to była szkoła oficerów rezerwy po studiach i trwała rok czasu tylko. Wykorzystywanie wiedzy, adoptowanie tej wiedzy do warunków zbliżonych do sprzętu wojskowego, to jest naprawdę dobry kierunek. Bo to, co ja dzisiaj zobaczyłam to i czy usłyszałam, to jest bardzo bogaty system zachęt właśnie dla młodych ludzi i potem jakby też promocja dalsza w karierze, pomoc. Tak, żeby rzeczywiście myśleć o związaniu życia z armią, panie doktorze. Nie wiem, ja szczerze mówiąc mam inne zdanie. To znaczy? Zupełnie inne. Wydaje mi się, że jesteśmy w XXI wieku, trzeciej dekadzie. Wojna jest w błyskawicznym tempie, jest wysoko ztechnicyzowana. Dzieje się w pętli decyzyjnej błyskawicznej, w czasie czasami przepływie informacji, dominacja informacyjna jest kluczem, a nie kara, żołnierz i karabin. I musimy być nowoczesnym wojskiem, bo mamy nowoczesnego, stosunkowo nowoczesnego. Czy jedno wyklucza drugie? Wyklucza, dlatego że się nie da wyszkolić współczesnego żołnierza. Armia musi być stała i profesjonalna, musi być w pełnym rozwinięciu, w gotowości bojowej, elastyczna, responsywna, na określonych rubieżach. Masa stała się problemem, więc wielka liczba żołnierza jest problem na polu walki, bo jest rozpoznanie teraz w czasie rzeczywistym prawie. W większości obszarów. Mhm. Przeciwnik widzi i eliminuje bronią precyzyjną dalekiego zasięgu. W związku z tym inaczej się wojuje. Proszę pani, czy pani życie się zmieniło od 1995 roku do 2021 bardziej, myśli pani, niż między, zmieniłoby się, no przecież pani wtedy nie żyła, między 45 a 95, jeżeli chodzi o życie codzienne, technologie. Bardziej się zmieniło i tak samo pole walki się zmieniło. I wydaje mi się, że nasi politycy jeszcze tego nie zrozumieli. No nie, że ale, pole walki się zmieniło od 90. Jeżeli powołują Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, to przyzna pan, że rozumieją, że to nie jest tak, no, że to jednak idzie w różnych kierunkach. Co do zasady tak, zobaczymy, jak będą szczegóły, bo generalnie cyberprzestrzeń polega tak naprawdę, nie da się bronić cyberprzestrzeni, trzeba atakować. Dlatego, że tak jak wojna morska, jest tylko atak jest istotny. No, w ogóle tak najlepszą obroną jest atak. Nie zawsze, bo na lądzie bywa obrona, ale generalnie w cyberprzestrzeni
też jest atak. W związku z tym, czy mamy odpowiedzi na to, czy mamy na przykład korsarzy cyberprzestrzeni jak Rosjanie albo Chińczycy? Mhm. Czy jesteśmy gotowi na taką debatę publiczną na ten temat? Znaczy, ja się w ogóle cieszę, że... Czy wystawiamy listy kaperskie na przykład, że mogą łupić Rosjan, tak, firmy nasze? Czy w ogóle trzeba zatrudniać tą umowę o pracę, czy może pozwolić im zarabiać na Rosjanach, tak? Mhm. Bo naprawdę wchodzimy w... Są określone domeny działalności człowieka właśnie, cyber, elektromagnetyczne, kosmos, ląd, ziemia, przepływy strategiczne i tam się toczą wszędzie rywalizacje. I wojsko to nie jest okop, karabin i strzelanie kulą jeden do jednego. To już chyba wiadomo, mam wrażenie. No nie wiem. Właśnie nie wiem, jak mówimy o tej liczbie, to nie jest. Jeżeli Polskę stać na to, żeby dla tych 300 tysięcy żołnierzy, żeby ich wyposażyć w to, o czym mówi pan doktor Bartosiak, to będziemy potęgą. Natomiast zabrakło mi... A ma pan wątpliwości, czy stać? Bo tak, wydajemy mnóstwo, ponad 2% PKB. I dzisiaj mówił minister, że jesteśmy wśród tych 10 państw, które wydają najwięcej. Rozumiem, że będziemy wydawać... Ja myślę, że wydamy kilka razy więcej, jeżeli dla 120, 130 tysięcy żołnierzy wydajemy 2%, 2,5 chcemy wydawać, 2,2 w tym roku, to znaczy, że będziemy wydawali więcej. I o tym dzisiaj była mowa. I jako wciąż żołnierz w sercu, no patrzę na to z nadzieją. Jeżeli państwo polskie stać na to, to zapowiada się rozwój armii. Ale gdyby się zatrzymało tylko na pozyskaniu tych żołnierzy 250 tysięcy, to byłby dramat. Mhm. W związku z powyższym, nie liczby decydują o potencjale obronnym państwa, a zdolności obronne. Zdolności, tak jak już powiedziałem, to szereg bardzo skomplikowanych rzeczy, włącznie z nowoczesnymi technologiami, z umiejętnościami żołnierzy, z treningiem, z tysiącem rzeczy. Dzisiaj zdolności stanowi państwo, a nie tylko samo wojsko. A czy pan się zgadza z tym, że powinniśmy byli to robić jeszcze wcześniej? To, co zostało ogłoszone dzisiaj. Zawsze tak jest, kiedy patrzymy w przeszłość, że niektóre kwestie można było robić wcześniej. A kto to robi w czasie na świecie? Rosjanie na przykład. Zrobili to na czas. Zdecydowanie tak. Robią to Rosjanie, robią to Amerykanie. Robią to dwie najsilniejsze armie świata i one jak gdyby nadążają wzajemnie wobec siebie, chociaż możemy tu w szczegółach podyskutować. Natomiast rzecz już nie w tym, żeby nadążać. Rzecz w tym, że mówimy o ważnej reformie, bo to jest bardzo istotna reforma w państwie. To, co się w tej chwili zapowiada, ustawa, szereg przedsięwzięć, które są na lata. Bo pani redaktor, te zmiany oznaczają ważne kwestie w Polsce, w polskim systemie obronności i szereg kwestii, o których się mówiono, mi się podoba. Ale trzeba wiedzieć, że to są zmiany na lata. To nie jest zmiana na pół roku, na rok. Jeżeli ta ustawa wejdzie i to wszystko zacznie działać, to najważniejsza kwestia to są pieniądze, które muszą być ogromne, żeby wypełnić zdolnościami Polskę dla tych 250 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj mamy problemy, nie tylko my, żeby wypełnić zdolnościami 100 tysięcy. Ogromnych pieniędzy to wymaga. Jeszcze raz, co znaczy dla laika zdanie, żeby wypełnić zdolnościami, to panie generale? To znaczy, że za ogromne pieniądze trzeba wyprodukować albo kupić różnego typu nowoczesne technologie. Za duże pieniądze trzeba je wprowadzić, trzeba nauczyć żołnierzy, trzeba ich wyćwiczyć i trzeba umieć systemowo tym wszystkim zarządzać jeszcze. Panie doktorze, pan i za chwilę Marek Jakub. No, chciałem tylko powiedzieć, że Polska już wydaje bardzo dużo na wojsko. Właśnie... Jest w pierwszej 20 na świecie wydających. Nie mamy zdolności jak w pierwszej 20. I trzeba się też dobrze zastanowić, jak my wydajemy pieniądze w tej chwili. Jak systemowo wydajemy. Dlaczego pan by wydawał w tej chwili w pierwszym rzędzie? Na komponenty bojowe i na tworzenie pętli decyzyjnej, czyli systemu obserwacji, własnej systemu obserwacji, systemu świadomości sytuacyjnej, bo tak naprawdę nie wiemy nawet, co się dzieje na przedpolu, na Białorusi. Nie widzimy za dobrze, co się dzieje. Nie mamy w naszej pętli decyzyjnej, czyli systemu obserwacji, orientacji, decyzji, akcji, czyli sami nie jesteśmy w stanie poruszać się tak szybko w tej pętli współczesnej pola walki, żeby być szybsi niż Rosjanie, albo przynajmniej żeby nawiązać rywalizację na wielu aspektach. To jest klucz. I do tego nie potrzeba liczby, tylko trzeba system stworzyć. Wydajemy bardzo dużo, ale źle. Moim zdaniem, nie wiem dlaczego, ale wydajemy pieniądze źle. Coś jest kulturowego nie w porządku. Dlatego, że wydajemy naprawdę niewiele mniej niż Turcja, która ma znacznie większą zdolność. Która ma gigantyczną armię. Ma 400 tysięcy. Chodzi też, że ma zdolności i zaczęła robić rewolucję w sprawach wojskowych, czyli dobrych kilka lat temu rozpoczęła te zmiany technologiczne w wojsku. Izrael jeszcze więcej wydaje, ale to nie jest przepaść między nami a Izraelem.
I Izrael na przykład mniej wydaje niż Kanada, a ma znacznie większe zdolności. Izrael ma zupełnie inne myślenie o tym, jest państwem zmilitaryzowanym. Jak tam pan powiedziałby o obowiązku, no to w ogóle nikt by się nie zdziwił. No nie, no tam po 3 lata są i kobiety, i mężczyźni. Natomiast ale to jest mały kraj o małym PKB. Jeżeli mogę coś powiedzieć, to oczywiście my mówimy o bardzo dużej mobilności sił zbrojnych, tych szybkiego przemieszczania się i tak dalej, ale nic karabinu nie zastąpi. On jest, co prawda możemy rzadko strzelać, ale on musi być. I tutaj my cały czas w rozmowach, kiedy się dyskutuje na temat naszego zagrożenia, musimy widzieć, panie doktorze, że tam 2000 czołgów stoi po drugiej stronie nie ma granicy. Tylu. Właśnie nie ma tylu tych ja wiem, że nowoczesnych z tego jest połowę, ale jednak jest. Właśnie trzeba to wystrzelać. Nie da się laptopem tego wystrzelać. Właśnie nie. Trzeba 2 miliony rosyjskich żołnierzy, jak zaleją... Nie ma 2 milionów, panie doktorze. Właśnie, bo żeby nie straszyć społeczeństwa. Rosja jest do pokonania. A czy myśmy dzisiaj trochę demonstracja nie zostali wojskowych, właśnie, bez wojny. Jednak... A przepraszam, a panowie to trochę nie straszą? No. Mówiłem o tym, żeby nie panikować, nadal się obawiać, nie, ja ale rozumiem, nie panikować. Ja rozumiem, że my trochę rozmawiamy też hasłowo i że wojna dzisiaj wygląda inaczej. I panowie też mówią, że ona się już zaczęła i że chociażby właśnie wyścig Stanów z Chinami już jest tym początkiem i że to wygląda inaczej. Dobrze. Rozumiemy to. Natomiast jednak z jakiegoś powodu usłyszeliśmy dzisiaj to wszystko. I panowie, gdzie jest nasz wróg w tym momencie? Gdzie jest nasz wróg? Znaczy, ja bym nie definiował wroga w ogóle. No. Dlatego, że na przykład w 1939 roku my żeśmy definiowali wroga zupełnie nie z tej strony, z której przyszedł. Więc wróg to jest kwestia umowności. Tak nie możemy, ponieważ jest państwo, które definiuje w swojej strategii przeciwnika w postaci NATO, a my jesteśmy w NATO. My musimy być silni do obrony z każdego kraju. Federacja Rosyjska. I co ostatnio powiedział minister Szojgu? Że jak NATO się będzie tak przesuwać do granicy, to będzie się musiało przekonać, z czym się to wiąże. Tutaj nie ma co zawijać w papierki. Federacja Rosyjska i Białoruś są tymi państwami, które widzą w Polsce, tak jak i w innych państwach NATO, ale w Polsce pewnie trochę bardziej, przeciwnika. Wyższy procent zagrożenia idzie z tamtej kierunku. Natomiast ja mapy widziałem, gdzie na przykład desanty idą od strony Kołobrzegu. Więc nie możemy tylko i wyłącznie ustawiać się, bo Rosjanie trochę myślą. No. Czasy się zmieniają. No. Kiedyś wojny ze Szwecją prowadziliśmy. W tej chwili przeciwnikiem geopolitycznym, który napiera na interesy żywotne Rzeczypospolitej, jest Federacja Rosyjska i prokurenci sprawy Federacji Rosyjskiej, czyli wasal białoruski. I generalnie to jest przeciwnik. I mało tego, musimy również zdefiniować, do jakiej wojny się szykujemy. Nie możemy się szykować do wszystkiego, tylko zawsze się tak robi, się szykuje. Tak zawsze każde państwo postępuje, w tym nawet Amerykanie i Rosjanie. Do jakiej wojny? No i właśnie chciałbym usłyszeć od premiera Kaczyńskiego, do jakiej szykujemy, bo ja usłyszałem tylko o pasywnym odstraszaniu, tak? Czyli takim, że szykujemy się jak armia pomocnicza NATO do wielkiej wojny kontynentalnej. Uważam, że takiej nie będzie. I tłumaczymy to w książce i w wielu innych rzeczach, które publikuję i robię też jest w Stanach już i tak dalej. Bo takich wojen nie ma, czy bo takiej wojny nie będzie? Bo to niweczy cel wielkiej strategii rosyjskiej. Rosjanie nie chcą wielkiej wojny, Rosjanie nie chcą zagrać w grę o równowagę w Europie jako czynnik polityczny z Niemcami, Francuzami, decydować, gdzie jest prąd, gdzie nie ma, gdzie sprzedajemy, na jakich zasadach, jak uczestniczymy w handlu. Ale oni to robią wojną nowej generacji. Konflikty i musimy im zniweczyć strategię rosyjską i to może doprowadzić do wojny. I przy pomocy Niemiec. Konflikty mogą być różne. Tu mamy rozbieżne zdania z panem doktorem, już kiedyś rozmawialiśmy. Trzeba się przygotować na różne scenariusze. I ten scenariusz z dużą liczbą żołnierzy oczywiście jest jeden z możliwych, ale należy obserwować, jak ćwiczy potencjalny przeciwnik. Jeżeli dobrze obserwujemy, co ćwiczy, jakie wojska rozbudowuje Federacja Rosyjska, to co opowiadam, to ćwiczenie rosyjskie wynika. To ma sporo racji. Właśnie, mieliśmy te ćwiczenia przed chwilą i z nich wynika dla nas jaka wiedza? Że Rosjanie mają zdolność do wygrywania wojen regionalnych, do tego od reform Serdiukowa i Szojgu się szykują. Nie szykują się do konwencjonalnej wojny wielkiej ze Stanami Zjednoczonymi albo z Chinami, tak jak w czasie sowieckim, tylko mają te dostraszanie nuklearne na poziomie strategicznym, tak? I nie życzą sobie dużej wojny z Sojuszem Północnoatlantyckim, bo by zniweczyli swoją strategię, która polega na tym, że oni chcą zagrać jak równoprawny partner w grze europejskiej. No i po co mają wojować z Francuzami i Niemcami? Ale to jeszcze powiedzcie panu, bo jeszcze kilka minut dosłownie nam zostało. Czy jeżeli my się zbroimy, zwiększamy liczebność armii, będziemy wydawać jeszcze więcej pieniędzy i zachęcać tych młodych, to ja tak w tych zarysach, to co dzisiaj padło, czy to znaczy, że my też nie ufamy sojusznikom? No. Że panie, ja sobie sam nie ufam. Jak możemy ufać sojusznikom za każdym? No dobrze, ja rozumiem, że możemy to też przenieść taką... Jeden dowód. Ale serio teraz. Ja wiem, że są traktaty zapisane, muszkieterskie, inne. Ja to wszystko rozumiem i wiem.
Ale w historii naszej były też inne podpisane sojusze. Tutaj dzisiaj przywoływany Janusz Zemke, który trochę inaczej powiedział tak naprawdę o tej liczebności, bo on powiedział, że Rosja ma tak dużo żołnierzy, że nawet gdybyśmy mieli jeszcze więcej, to to jest za mało, jeżeli byśmy się liczbowo porównywali. Natomiast a propos właśnie tej liczby żołnierzy, Rosjanie mają określoną liczbę żołnierzy od dawna i jej nie zmieniają. A wkładają ogromne pieniądze kiedyś w broń hipersoniczną, dzisiaj wchodzą w kosmos, te działania informacyjne, informatyczne też w cyberprzestrzeni i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, jeżeli mówimy o liczbie w Polsce, to prezes Kaczyński dzisiaj powiedział jedno zdanie, które mi się bardzo podobało, że mamy armię mieć wielką, ale bardzo nowoczesną i silną. No jeżeli tak. Polskę na to stać, to połączymy to, o czym mówi pan doktor Bartosiak, z tym, o czym dzisiaj była mowa. Czyli wielka armia za ogromne pieniądze, bardzo nowoczesna, jeżeli jest to możliwe. To sam panowie... głosowałem za ustawą, która ma doprowadzić do 3% PKB. Rosjanie wydają chyba 5,7, o ile dobrze pamiętam, swojego PKB. Natomiast chcę powiedzieć, proszę państwa, że oczywiście musimy być gotowi na każdy scenariusz. No, ja tylko powiem tak, że jeżeli Rosjanie są w jakikolwiek sposób obliczalni, to pytam się, po zaatakowanie Ukrainy, która miała gwarancję trzech mocarstw, bo pozbyła się broni jądrowej i gwarantowano jej bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone, Niemcy i Francja. To pytam się, i co takiego zrobić? Dlatego zapytałam o sojusznik. No nic, możemy sami zostać. Cała kwestia z tymi sojusznikami polega na pewnej równowadze sił, bo cały świat, no, którym, dzięki którym siedzimy w tym studiu, nie polega na tym, że wszyscy się kochamy, tylko jest równowaga. To też a propos posłanki, która tam była cytowana na początku. Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Tak, żyje dzięki temu, że jest równowaga strategiczna dzięki Amerykanom, którzy trzymają ład na świecie, a nie dzięki temu, że jesteśmy tacy wszyscy fajni jako ludzie. To dobrze, żeby o tym wiedziała. Mhm. I chodzi o to, że to wynika z pewnej równowagi. I wojny nie ma, dlatego że jest pewna równowaga. Jeżeli ta równowaga jest zburzona, bo my się nie zbroimy, a Rosjanie są silniejsi, a wiarygodność sojusznicza, bo na przykład mają wojnę na Pacyfiku, albo Amerykanie mają problemy wewnętrzne, to łamie się równowaga i się zmienia zasada sprawczości, jak w polityce. Znaczy Rosjanie mogą nam powiedzieć, panowie, no i panie, nie macie elektrowni atomowej, nie wiem, nie macie drogi północ-południe, a Warszawa na wschód od Wisły na Pradze nie może budować wieżowców, bo my sobie tego nie życzymy. Panowie powiedzieli o tym trochę w tej dyskusji, że za bardzo wszyscy się przyzwyczailiśmy do myślenia o tym, że jest pokój, on będzie zawsze. Tak. I że oczywiście, jeśli wojna będzie, to trochę też to będzie wyglądało już inaczej. Nie, teraz się będzie dotyczyć. Ale panie redaktor, warto podkreślić, bo to powinno wybrzmieć, że ta sytuacja dzisiaj w Europie jest trochę inna niż była 5 lat temu na przykład, czy jeszcze 3. I trochę właśnie przerażająca jest ta dynamika, kiedy mówimy o tym, że w ciągu 10 czy 3 lat wszystko może się tak mocno zmienić. Proszę pani, wzrost potęgi Chin, które zmieniają ład światowy, jest największym wzrostem w historii ludzkości. Wzrost wilhelmińskich Niemiec jest niczym, albo Japonii. I tam to doprowadziło do obu wojen światowych. Sobie nie zdajemy sprawy, co się dzieje w świecie, bo jesteśmy tak zapatrzeni w swoje podwórko. I to, jak tsunami strukturalnie napina cały świat i rywalizację. Musimy spojrzeć szerzej i dalej. Doktor Jacek Bartosiak, Marek Jakubiak, generał Bogusław Pacek. Dziękuję panowie. Dziękuję bardzo. Polityków za chwilę też zapytam i o ten temat, i o kolejne, bo i zmiany w rządzie, no i ultimatum, bo Komisja Europejska mówi, pokażcie dowód, że Turów już nie funkcjonuje, a my odpowiadamy, no nie możemy tego pokazać, bo będzie funkcjonował. Więc za moment o tym wszystkim. Raz jeszcze panowie dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, to jest wydrukowany projekt ustawy o obronie ojczyzny. Jeżeli chcemy uniknąć tego najgorszego, czyli wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą też pokoju. Szykuj wojnę. 250 tysięcy żołnierzy zawodowych, 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej to minimum. Państwo, które leży na granicy NATO, także Unii Europejskiej, musi mieć poważną siłę odstraszającą. Polska należy do liderów NATO, jeżeli chodzi o wydatki na obronność. 10 państw na 30 wydaje ponad 2% PKB na obronność. W tym gronie 10 państw jest Rzeczpospolita Polska. Jest od niedawna w tym gronie. Wcześniej, do 2015 roku, jednostki Wojska Polskiego likwidowano, szczególnie na wschodzie naszego kraju. Mam nadzieję, że po zrealizowaniu tego celu, ale ja nie mówię o ostatecznym zrealizowaniu, tylko o stworzeniu podstaw do jego realizacji, a także jeszcze kilku innych, moja misja zostanie zakończona.
A w studiu już są Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dariusz Wieczorek, Lewica. Dobry wieczór. Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze chciała zapytać o armię i o pieniądze. Pani poseł, pani jest jednak też jako była wiceminister administracji, tak, związana z tematyką w ogóle obronności czy spraw związanych z bezpieczeństwem państwa. Co dla pani oznaczała ta dzisiejsza konferencja premiera Kaczyńskiego i ministra Błaszczaka? Znaczy, w jakimś sensie to pewnie oznacza pożegnanie taką no, dużą ustawą pana premiera Kaczyńskiego z rządem. To pani mówi politycznie, ale dla Polaków, dla wydatków państwa i dla myśleniu o bezpieczeństwie. Ja już mówię, znaczy ja w ogóle bym chciała, żeby ta ustawa była naprawdę procedowana tak, jak powinny być procedowane ustawy w polskim parlamencie. Nie tak, że ona wpłynie do Sejmu, będzie przepchana w ciągu 24 godzin na tym koniec. Dobrze byłoby, żebyśmy przeprowadzili taką rzetelną debatę w parlamencie na temat naszej obronności, jak to powinno wyglądać, w jakim kierunku to powinno zmierzać. Na razie wiemy o gigantycznych kosztach i o jakichś ogólnych założeniach, w których są różne dziwne zapisy, jak takie chociażby, że pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej będzie miała osoba, która jest po odbyciu służby wojskowej. Więc znaczy ja myślę, że tu jest... Rozumiem, że jest system zachęt w ten sposób budowany. No tak, tylko że ja myślę, pani redaktor, tylko że ja myślę, że są różne kariery, młodzi ludzie wybierają różne kariery i nie może być tak potem, że ktoś, kto ma wysokie kompetencje, będzie na przykład przegra z kimś, kto właśnie odbył służbę wojskową. Nic z tym złego. Tylko to nie mogą być tego typu reguły. Trzeba się też zastanowić, jakie zakupy powinniśmy podjąć, jeśli chodzi o wojsko, ponieważ ostatnie zakupy, przepraszam, dronów w Turcji były no, zupełnie bez sensu. Natomiast rzeczywiście wiele dziedzin, dlatego, bo te drony, jeśli chodzi o taką przydatność wojskowo-bojową, są po prostu, jak mówią eksperci, żadne. Natomiast jeszcze, przepraszam. Ja tak podejrzewałam, że pan mi będzie ciągle wchodził. Nie, przepraszam. Tak, nie. Słowo, proszę pozwolić mi dokończyć, ale wydaje mi się, że obronność to jest z jednej strony własna zdolność własnej armii, ale to jest także dyplomacja, to jest także rozmowa, to jest także nasza pozycja w NATO i na to wszystko składa się bezpieczeństwo naszego państwa. Ja rozumiem, że opozycja będzie miała mnóstwo pytań dotyczących konkretnych pieniędzy, tego na co one będą wydawane, chociażby też tego systemu zachęt, o których pani poseł przed chwilą mówiła. Natomiast też eksperci przed chwilą w studiu mówili, że diagnoza jest trafna, panie pośle, czyli że musimy się jednak szykować poważniej, bo sytuacja dość mocno się zmieniła w ostatnich latach. Co Lewica na to? No oczywiście, że sytuacja jest poważna i co do tego nie ma nikt wątpliwości. Zobaczymy, co rzeczywiście jest wpisane, jakie są zapisy tej ustawy, bo póki co to raczej widzimy polityczną grę, czyli to jest znowu to, co jest w tej chwili, jeżeli chodzi o granicę z Białorusią, to mamy dalszy etap, czyli w tej chwili taki stan zagrożenia. Proszę zwrócić uwagę, pan premier mówi w wywiadzie, że trzecia wojna światowa zbliża się. Pan prezes Kaczyński mówi też, że szykujemy się na trzecią wojnę. Powstają, wie pan, publikacje. Tak jest, na trzecią wojnę. I to nie na trzecią... politycy piszą tylko. Tak, na trzecią, że szykujemy się na trzecią wojnę światową. Więc dzisiaj można powiedzieć, że to jest taki sygnał, że oto za chwilę wszyscy będziemy brani w kamasze, bo być może w tej ustawie tak to jest wpisane. No nie, natomiast było podkreślone, że obowiązkowej służby nie będzie i że ta służba zasadnicza będzie dobrowolna i po to, jak rozumiem, są te zachęty, Ja rozumiem, że my ufamy w to, co pan prezes Kaczyński mówi, pan minister Błaszczak. Ja do końca nie ufam, więc zobaczymy, co jest wpisane w tej ustawie. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz, a mianowicie 2 lata temu, jak minister Macierewicz odchodził z funkcji ministra obrony narodowej, armia była w świetnym stanie. Zwracam uwagę na drugą rzecz. Przecież od 2015 roku rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ileś błędów zostało popełnionych. Dzisiaj mówimy o tym, że wydajemy środki, no nie wiem, chociażby zakup sprzętu, no bo panie pośle, prawda jest taka, że dzisiaj wydajemy 2,2% PKB, jeżeli
chodzi o kwestie związane z wydatkami na armię. Ale ja powiedział pan, że uwagę... błąd. Jaki błąd w sprzęcie? Panie pośle, za chwilę będzie pan spokojnie, dokładnie. Natomiast dzisiaj... Bo pan się posłał trochę gotuje. Nie, no karakale to nie będziemy to wymieniać, bo wszyscy wiedzą. No ja nie chcę, żebyśmy prowadzili w tej chwili dyskusję. Ale karakali właśnie nie kupili. A pytanie, czy nie trzeba było rzeczywiście kupić. Jacek Bartosiak przed chwilą tutaj mówił, że wydajemy dużo, ale powinniśmy wydawać lepiej. I o to mi chodzi. I zwracam też uwagę na jedną rzecz. Mówimy dzisiaj 300 tysięcy żołnierzy. No to ja powiem, lekarzy, pielęgniarek jest 260 tysięcy. Może trzeba zacząć myśleć, żeby równomiernie tę armię rozwijać, bo dzisiaj mamy zdecydowanie Czyli armia lekarzy, większy... pielęgniarek i armia tak wojska. Jest. I to tak musi być, i to musi być balans, czyli to musi być równomierny rozwój, a my dzisiaj idziemy w bardzo złą stronę, czyli mówiąc krótko, panie pośle, nie chcę pana martwić, mam nadzieję, że pan to wytłumaczy, no idziemy wprost, tak jak Białoruś, Rosja, bo przecież tam wydają na zbrojenia przede wszystkim, a nie wydają na kwestie związane z rozwojem nauki. Tylko pytanie jest takie, czy jeżeli właśnie oni wydają tak mocno na zbrojenia, to czy my też nie powinniśmy... No dobrze, ale ja zakładam, że jeżeli przestaniemy się kłócić z Unią Europejską... Pana sposobem myślenia. Ale jeżeli przestaniemy się kłócić z Unią Europejską, będziemy zdecydowanie bardziej bezpieczni. To co my dzisiaj powinniśmy powiedzieć Polakom? Na co się szykujemy i dlaczego musimy wydawać jeszcze więcej pieniędzy, a wydajemy już mnóstwo? Bo tym się dzisiaj... To dzisiaj minister mówił i to są fakty. Panie pośle. Panie redaktor, szanowni państwo, a kiedy wiemy, kiedy Łukaszenka albo Putin żartuje? Czy my mamy tą wiedzę, do czego oni są w stanie posunąć, do jakiego momentu? Posłuchajcie państwo, przypomnijcie sobie, co przed chwilą powiedzieli ci ludzie. Ludzie, którzy są odpowiedzialni także za bezpieczeństwo naszego kraju w formie takiej, że są posłami, a nie daj Boże mogliby być ministrami, czyli odpowiedzialni od tej innej strony. Proszę państwa, słowa, słowa i słowa. Bzdury, bzdury i bzdury. Proszę państwa, bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo naszego narodu jest bezcenne, jest oczywiste. I państwo w tej chwili zadajecie pytania tego typu, że armia mogłaby być porównywalna z armią medyków. Daj Boże, żeby medycy nie byli potrzebni wtedy, kiedy będzie wojna, kiedy się coś... Potrzebne. Są potrzebni, ale nie w takiej formule, żebyśmy teraz to rozwijali. Proszę państwa, sprzęt, który kupujemy, pan tutaj podnosił, że popełniamy błędy przy zakupie sprzętu. Sprzęt, który kupujemy, jest najnowocześniejszy na świecie. Najlepszy, jaki tylko można sobie wyobrazić. Ba, my żeśmy doprowadzili do sytuacji, że my w ogóle możemy kupić ten sprzęt. Że to nie jest taka prosta sprawa, że my wchodzimy do sklepu i my mówimy, prosimy te samoloty, prosimy te czołgi. Wcześniej nikt niczego nie kupił, tak? Ale mamy to niejako zabukowane. Ale chwileczkę. I teraz właśnie... Ale co się takiego dzieje konkretnie, panie pośle? No właśnie pani redaktor wspomniała tak o wywiadzie. Wspomniała pani o wywiadzie. Ja chciałbym powiedzieć państwu, którym ośmieszaliście niejawne posiedzenie Sejmu. Przypomnijcie sobie, co mówił wtedy pan premier Jarosław Kaczyński. Żeście śmiali się z tego, co pan premier Kaczyński mówił, a dzisiaj mamy początek tego, co się wtedy już można było przewidywać. Czyli mamy wojnę hybrydową, mamy Łukaszenka, który testuje wytrzymałość Polaków, wytrzymałość Unii Europejskiej, jeśli chodzi o szczelność naszych granic. To jest początek. Przypomnijcie sobie państwo, co żeście nie tak dawno mówili o bezpieczeństwie naszej wschodniej granicy. Wpuszczać imigrantów, wpuszczać kogo się tylko da. Zobaczcie, jaką nagradzę. Nie kłamie. Mówi pan nieprawdę. Nie, przypomnijcie, nie ale przypomnijcie pan sobie, za chwilę pojawiła się narracja, że my musimy zabezpieczać polską wschodnią granicę. I teraz ta narracja pokazuje nam... państwo na siebie, bo za moment pani odpowie, pani poseł. Ta narracja nam pokazuje, że jesteście państwo w totalnym błędzie. I jeżeli jest to tylko błąd, to daj Boże, że to jest tylko błąd, bo nie, to też przecież tych błędów można wychodzić. Ja rozumiem, że jak dzisiaj usłyszeliśmy o wielkich wydatkach, ale każdy ma oczy i widzi, co się dzieje, i widzi, co wyprawia Putin i Łukaszenka. No ale nie, jak się okazuje, nie wszyscy. Ja rozumiem, że są pytania o konkretne pieniądze, bo te sumy dzisiaj nie padły. Usłyszeliśmy, jakie będą źródła, że będą wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, środki z obligacji z BGK, no budżet państwa, tak. No ale to jest, panie redaktor, oczywiste. To jest oczywiste. Że musimy znaleźć pieniądze na to, żeby czuć się w Polsce bezpiecznym, żeby się zabezpieczyć. Jakie to są sumy? To są sumy nieważne. Na dzisiaj, panie redaktor, nieważne, jakie to są sumy. Ale jeżeli one są ogromne, oczywiście, że tak. Mhm. Jeżeli one są ogromne, to one po prostu takie muszą być. Bo takie są dzisiaj to realne. One już są, dlatego takie pytam, są dzisiaj realne, realne kwestie, jeśli chodzi o teatr zdarzeń, o teatr wojenny. My musimy mieć najlepszy sprzęt, żeby się obronić. W związku z tym dla mnie to znaczy, że my nie ufamy na to, panie pośle?
Pani redaktor, jedna kwestia jest tego typu. Nikt nie zapewni nam tak bezpieczeństwa, jak my zapewnimy sami. Każdy inny sojusz, każdy inny obce wojska, które znajdują się na naszym terenie i są w sojuszu z nami, są bardzo potrzebne, są ważne. Ale w generalnym tym łańcuchu zdarzeń my musimy być na pierwszej linii frontu. I musimy sobie zdawać z tego doskonale sprawę, że właśnie takie jest zadanie przed polską armią, a w tym momencie przed polskimi politykami. No pani poseł. Chcemy, na przykład nie chcemy pani teraz poseł, podnosić Frontexu. Jeżeli pani uważa, że my nie chcemy przeprocedować tej ustawy, przepraszam państwa za słowo, ale w Sejmie tak się mówi, że to jest kolokwialnie kobyła, potężna ustawa, która musi zostać rozebrana na czynniki pierwsze. Państwo już ją krytykujecie, jeżeli znacie tylko zarys propozycji, które wychodzą z tej ustawy i już pani wam się to nie podoba. To jest po prostu nielogiczne i na samym starcie pokazuje, że nie wiecie, o czym chcecie dyskutować. Ja mam wrażenie, że pan, panie pośle, żyje w jakimś świecie równoległym. Nikt nigdy nie mówił, żeby wpuszczać migrantów, żeby otwierać granice. Wspólnie byliśmy na granicy. No, proszę ja nie wiem, to ja nie wiem, jakie pan głosy słyszy, ale jeżeli pan słyszy takie głosy, to ja bym radziła się, nie wiem, udać do jakiegoś specjalisty, bo nikt po prostu tak nie mówił. Jeżeli chce pani ze mną w ten sposób rozmawiać, to możemy zacząć rozmawiać. Po prostu się w ogóle nie odnoszę. Ja, pani redaktor, słyszę głosy Polaków, a jeżeli pani słyszy głos Putina i Łukaszenki, to jest coś, co mieszka w pani głowie, to naprawdę się nie dogadamy. Ja na razie spokojnie. Nie, na razie powiedzieć tak, że pan po prostu mówi nieprawdę, więc i do tej pory pan mówi, że to jest kobyła, będziemy pracować. Tylko, że ja przypomnę, że jak były ustawy podatkowe, to też żeśmy przechodzili bardzo szybko. Dzisiaj jeszcze załatwię pani dokument i będzie pani już go studiowała. Chce pani? Tak, po prostu. Super, dobrze, bardzo jesteśmy umówieni. Tylko, że dzisiaj tego dokumentu w szczegółach jeszcze nie ma, bo tak też usłyszeliśmy. To po pierwsze. A po drugie, były bardzo ogólne założenia. W związku z tym nie ma... Można powiedzieć na konferencji, nie ogólnie. Ja nie wiem, czy pan może przez moment... Panie pośle, razem możemy zaśpiewać, dobrze? Natomiast pojedynczo mówmy, po kolei. Natomiast nie ma się co dziwić w związku z tym, że po prostu pytamy o to. Pytamy również w imieniu, ja pytam moich wyborców, jak to będzie wyglądało. I mam nadzieję, bo uważam, ale że kwestia obronności... Pani w ogóle potrzebę taką, żeby zwiększać liczebność armii. Żeby mówić młodym ludziom, że warto iść do armii, żeby dawać im te zachęty. Czyli pani zachętę pójścia ewentualnie do armii, to się dzieje w różnych krajach na świecie. Ja nie widzę w tym nic złego. Jest pytanie, czy rzeczywiście jest nam potrzebna taka duża armia. I o tym należałoby Czy pani uważa, że zwiększenie liczebności do 300 Czy myślę, że armia powinna być bardzo, na pewno bardzo nowoczesna. My dzisiaj nie mamy łodzi podwodnych. My dzisiaj w bardzo słabej kondycji mamy marynarkę wojenną i tak dalej, i tak dalej. No i tak dalej, to znaczy, i uważam, co że... Proszę pana, czy ja mogę w ogóle dokończyć? To są konkretne pytania, na które okazuje się, że pani nie potrafi odpowiedzieć. Panie pośle, rzeczywiście jest tak, że pan po prostu bardzo... Dzisiaj na konferencji, jakby pan tego nie robił, to... Dobrze, postaram się, ale proszę ja wybaczyć, panie redaktorze, ja jestem emocjonalny. Jeżeli ktoś podważa zasady bezpieczeństwa mojego kraju i występuje przeciwko temu, że po prostu tak reaguje. Ale ja chcę państwo ten czas swój i proszę, po prostu chciałabym, żeby każdy mówił wtedy, kiedy ma swój czas. Błagam o to wręcz. Ja po prostu pamiętam takie czasy w polityce, kiedy pewne kwestie, jak właśnie obronność państwa, były takimi kwestiami, które były wyjęte z tego bieżącego sporu politycznego i chciałabym, żebyśmy do tego wrócili. Tym bardziej, że jeżeli są w tej chwili takie zagrożenia za naszą wschodnią granicą, to tym bardziej powinniśmy o tym rozmawiać ponad politycznymi podziałami. Dlatego trzeba rozmawiać, panie pośle, rząd powinien z opozycją rozmawiać. Nie może ten dialog wyglądać w ten sposób, że rządzący powiedzą, ma być tak. Proszę o tym nie dyskutować, bo jeżeli będziecie o tym dyskutować, to znaczy, że jesteście, nie wiem, członkami partii Putina, albo macie, jak pan powiedział, w głowie Putina, albo Łukaszenka, albo coś. Taka dyskusja po prostu do niczego nas nie prowadzi. Już wieczorek teraz. Znaczy, ja tylko chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo się kompletnie tutaj nie rozumiemy i to mi tylko potwierdza, że to jest po prostu znowu polityczna gra ze strony
strony Prawa i Sprawiedliwości. Straszymy się wszyscy. Problem jest. Natomiast ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Drodzy Państwo, jesteście rządzącymi, w związku z czym naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to dzisiaj kluczowa sprawa jest, żebyście poprawili stosunki z całą Unią Europejską, żebyście zaczęli dyskutować o europejskiej armii, bo to jest obrona przed potencjalnym zagrożeniem, żebyście byli elementem dużej struktury europejskiej, bo co z tego, że wy dzisiaj wydacie 60 miliardów złotych rocznie na zbrojenia, jeżeli to nie będzie elementem większej całości. Zwracam uwagę na jedną rzecz. To przecież eksperci też o tym doskonale mówili, tak? No dobrze, kupujecie samoloty w Ameryce, super, tylko się okazuje, że jeżeli chodzi o te samoloty, one będą dwa razy droższe niż na rynku. Tak mówią też inni eksperci. Pytanie, po co, kiedy one będą, jak to będzie wyglądało. Teraz w nowelizacji budżetu dajecie 6 miliardów znowu na armię. Pytanie na co? Co, dodatkowe coś kupujemy w tym roku? W tym roku, podkreślam, jest październik, 6 miliardów zwiększacie budżet. Na co? W związku z czym to są poważne zastrzeżenia, czy rzeczywiście efektywnie te pieniądze są wydawane. Bo to, co pani posłanka mówi, rzeczywiście o kwestiach dotyczących obronności powinniśmy uczciwie rozmawiać. W tym roku prawie 52 miliardy. No więc mówię, przyszły rok to będzie 60 Musimy miliardów. Za chwilę zrobić przerwę jeszcze przez 30 sekund. Jakby. No cóż, ja obiecałem, pani redaktor, ale buzuje się to we mnie naprawdę. Jeżeli pan nie rozumie podstawowych zasad, że kwestie zaliczkowe są w tej chwili bardzo ważne, że my nie możemy wejść do jakiejkolwiek fabryki i powiedzieć, chcemy kupić te samoloty, czy one stoją na półce, mówiąc kolokwialnie. No dobrze, chcemy kupić czołgi, tylko musimy po prostu te rzeczy rozsądnie wydawać. Zaniedbania sprzętowe w polskiej armii są tak ogromne, że po prostu my nie dościgniemy w najbliższym czasie, a musimy to robić natychmiast, ponieważ zagrożenie ze wschodu jest bardzo ważne. A jeszcze jedna rzecz, po przerwie bardzo bym chciał, żeby pan mi odpowiedział, będzie pan miał czas na zastanowienie, czym będzie się różniła armia Unii Europejskiej od struktur NATO. Będę wdzięczny, żeby pan pokazał różnicę. Chciałam też po przerwie, mam nadzieję, że zdążymy zapytać państwa o Turów, bo dostaliśmy ultimatum i pytanie, no kiedy dowody? Nie, znaczy już. Chce Komisja Europejska dowodu, że wypełniliśmy zabezpieczenie TSUE. Więc przerwa teraz, wracamy za chwilę. Takie dobre PGS panom wybudowali, a ptaki tydzień lecą do ciepłych krajów. Tydzień? To ja już bym szybciej doszedł. Aha, ale musiałbyś zwolnić leżak. My nie zwalniamy i stawiamy nowe farmy fotowoltaiczne. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Najnowsze hity. Największe przeboje. Najlepsza muzyka. RMF FM, radio numer 1 w Polsce. Nie potrzebujesz superbohaterów, żeby zadbać o bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Zmień opony na zimę. Kupuj opony wygodnie i bezpiecznie na oponeo.pl. Darmowa dostawa już w 24 godziny do domu. Oponeo to numer 1 w Polsce. Kup opony. Wyślij zdjęcie z podróży i wygraj nowy samochód. Atrakcyjne nagrody czekają na ciebie w konkursie urodzinowym Oponeo. Skoda Enyaq iV. Elektryczny SUV. To moc i zasięg. To troska o przyszłość moich najbliższych. Gdy potrzebujesz dla siebie szybszej ulgi w zaparciach, wybierz Dulcobiz tabletki lub czopki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie pozwól, by zaparcia wstrzymały radość Twojego dziecka. Sięgnij po Dulcosoft Junior, który współdziała z wodą w jelitach i naturalnie rozwiązuje problem zaparć. I nie zmienia smaku napoju. Dulcosoft Junior. Łagodne wsparcie na dziecięce zaparcie. Wybierz tę z truskawką. Postaw na wiśniową klasykę. Łyżeczkę za łyżeczką. Chyba gryz dla gryzem. Fantazja w nowej formie mlecznego batonika? To ty wiesz najlepiej, co sprawia ci przyjemność. Twoja fantazja, twój wybór. Na vivus.pl klikasz i pożyczasz. Nawet 3000. RRSO 0%. I to mac? Oto nowy Heavy Run Comfort. Teraz w dwa razy większej dawce w jednej tabletce. W dawce Max. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu.
Co myjesz? To? To nowe danio. Tak pyszne, że uszy się trzęsą. Tak pożywne, że oczy się cieszą. Twarożek i śmietanka połączone w serek. Nowe danio. Bogate w białko, zaskakująco pyszne. Burgery dla sześciorka. Otwórz apkę. Fajny wieczór się szykuje. Tylko lodów tu brakuje. Ale dobre. Dostarczymy ci, co chcesz. Ściągnij aplikację, zamów Glovo. Dostarczymy, co chcesz. Ekspresowo. Już w ten wtorek. Wtorkowy kubełek KFC powraca teraz jeszcze większy. Aż 14 kawałków chrupiącego kurczaka z dwoma porcjami frytek i sosem tylko 19,95. Super promocja. Zamów w aplikacji i odbierz w restauracji mega porcję kurczaka tylko w aplikacji. Wpadaj do KFC już w ten wtorek. Najnowszy odkurzacz bezprzewodowy Dyson wyposażony jest w laser, który ujawnia mikroskopijny kurz. Antystatyczne włókna węglowe wyłapują cząsteczki, a czujnik stale je zlicza i mierzy. Kup bezpośrednio od twórców technologii. Dostępny na Dyson.pl. Meble do salonu muszą być funkcjonalne, ale też stylowe. Pasować do Twojego wnętrza, ale też pomieścić wszystkie Wasze rzeczy. I takie właśnie są meble z IKEA. IKEA. Witaj w lepszym domu. Oto i Zana. Bogata paleta inspiracji, by zadbać o piękno i higienę. Ja testuję właśnie łagodną piankę, która oczyszcza cerę i pachnie super świeżo oraz egzotyczny szampon w kostce. Naturalny i delikatny. A co Ty wybierzesz z całej palety i Zana? Włocławek. Idealne miejsce dla Twojego biznesu. Nareszcie wszędzie czysto. Cóż, prawie wszędzie. Nie martw się, dookoła tego też posprzątałem. Oto robot odkurzający Roomba J7 Plus, który rozpoznaje potrzeby Twojego futrzaka, nawet te niespodziewane. Aj robot, a Ty bądź sobą. Zwalcz objawy przeziębienia już na starcie z Aspirin C. Witamina C wzmacnia odporność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Leśny mech, leśny mech, ciszy śmiech! Tak brzmi las, kiedy się o niego dba. Korzystaj z PGE e-faktury w e-boku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Pierwsza zasada Comedy Club. Mówimy o Comedy Club. Druga zasada. Mówimy o Comedy Club każdemu, komu się da. Szukamy widzów. Comedy Club w Comedy Central. Oglądaj w Polsat Box na pozycji 39. To ja wszystkich zapraszam do salonu. Do salonu Plusa rzecz jasna. Plus ma giga prezenty. Aż 250 gigabajtów. Na 25 urodziny Plus aż 250 giga w prezencie. I Samsung Galaxy S21 Plus 5G w supercenie. Dziękujemy, że od lat jesteście z nami. Ja bym chciał obejrzeć... Kochanie, w naszym związku nie ma ja. Jesteśmy my. To my obejrzymy derby Badeni-Wittenbergi. Derby Badeni, mecze lewego oraz inne mecze Bundesligi dostępne są w Viaplay. 30 dni za darmo. Śląsk. Równi w pasji. Przepraszam, już pędzę. Każdy ma powód, żeby przekroczyć dozwoloną prędkość. Każdy myśli, że jemu wypadek się nie przydarzy. A gdy się zdarzy? Jak wytłumaczysz, dlaczego jechałeś za szybko? Nie szukaj wymówek. Pośpiech, sprawa do załatwienia. Czy to cię tłumaczy? Prowadząc, przestrzegaj limitów prędkości.
miało być o Turowie, mam nadzieję, że zdążymy, ale panie pośle, pan tu się szykuje do czegoś jeszcze, tylko z emocjami opanowanymi, tak, ustaliliśmy. Jest. Przerwa przyniosła efekty. No panie pośle, niech mi pan powie, jaka jest różnica między armią europejską a strukturami NATO. Panie pośle, ja myślę, że program prowadzi pani redaktor. Nie, ale no, powiedział pan, że powinniśmy rozmawiać o budowie armii europejskiej. Nie, bo dzisiaj widzę, że pan jest tak podekscytowany, że dzisiaj poważnie nie można w ogóle o tych tematach rozmawiać. No, ale chciałbym Ja myślałam, że państwo jeszcze chcą zamknąć ostatecznie dyskusję. Proszę powiedzieć, jaka jest różnica. Nie mam zamiaru na ten temat już dyskutować. Ja się nie dziwię, bo pan rzucił hasło, o którym pan nie ma pojęcia. Ale co rzuciłem hasło, mam pojęcie, nie ma żadnej. Armia europejska jest nam niepotrzebna, bo jesteśmy w strukturach NATO i większość państw europejskich no i tu się pan jest. No ale tu nieprawda. Się pan myli. Nieprawda, no to proszę powiedzieć, zadaję panu proste pytanie i pan nie potrafi prosto odpowiedzieć, no tylko dobrze, ale... Dlatego, że pan po prostu wykuł się jakieś legendy na pamięć i nie wie pan w ogóle, ale o czym nie pan zamierzam kuć żadnych legend na pamięć, po prostu jeżeli chodzi o lewicę, mamy całkowicie... Jeżeli chodzi o lewicę, to żyjemy. Przepraszam, ale tam aż po prostu reakcja jest w kolejnym kącie. No słyszę właśnie, że coś spadło, no ale to pewnie usłyszeli wypowiedź pana posła i spadli z krzesła. Po prostu. Dobrze, no bo wreszcie zaczął ktoś mówić. Ale pan poseł, ale pani redaktor, bo poza anteną pan poseł proponował, żeby ze mną zaśpiewał. A tutaj jak się zapaliła ta czerwona lampka, to jakoś tak. Ja zdradzę, że ponieważ nie ustalili państwo, jaka to ma być piosenka, to nie będzie śpiewania. Ale będzie żołnierska. W związku z tym, że muszą poczekać do kolejnego spotkania w tym gronie, a ja chcę zapytać, jaki to ma być dowód, bo Komisja Europejska chce od polskich władz pilnego dostarczenia dowodu, że kopalnia w Turowie przestała wydobywać węgiel. Przepraszam, jaki to ma być dowód? Pani poseł, pani sobie wyobraża formę takiego dowodu? Czy... Ja bym chciała w ogóle dowód rozsądku ze strony naszych władz, taki mianowicie, że ktoś zacznie poważne prowadzić negocjacje w tej sprawie, bo nie byłoby tej całej sprawy, gdyby rząd dużo wcześniej po prostu rozmawiał z naszymi sąsiadami w sprawie właśnie Turowa. Natomiast nie rozmawiano, natomiast przez cały czas słyszeliśmy rozmaite kłamstwa, a to, że Czechy już się wycofają, a to, że jest wszystko załatwione. Potem się okazuje, że nie da się tutaj schować głowy w piasek po prostu i trzeba prowadzić poważne negocjacje. Tak, z Unią, jak... Dlatego, że to będzie katastrofa tam. Ale pani redaktor, tylko, że ja mówię tak, że nikt nie doszłoby do tego, jeszcze raz to powtórzę, nikt by nam nie kazał Turowa dzisiaj zamykać, gdyby poważnie potraktowano rozmowy... Ale nie można było nałożyć innego zabezpieczenia, tylko przepraszam bardzo, trzeba było tak absurdalne. Ale wie pani, o czym to świadczy, pani redaktor? O bardzo słabej naszej pozycji w Unii i o bardzo słabej naszej dyplomacji również, skoro komisja się na coś takiego zdecydowała. Ale tak jak mówię, można było temu zaradzić, bo Czesi już od dawna prosili o poważne rozmowy. Nikt z nimi nie rozmawiał. Dopiero wtedy, kiedy zaczął się problem na etapie Komisji Europejskiej. Pytam tylko o to, czy zabezpieczenie, jakie nakłada TSUE, dla dobra chociażby autorytetu samego TSUE, nie powinno być możliwe do spełnienia, bo wiadomo, że tej kopalni zamknąć nie można z przyczyn, o których już się po prostu 400 razy powiedziało, panie pośle. No i teraz dowód, że zamknęliście, a my no nie zamkniemy. Nie, to no jest oczywiście, rozmowa... że tak i już widzę pana posła, pewnie teraz nie będzie tak pewnie teraz nie będzie tak agresywny, bo będzie musiał... Ale to wszystko zależy od pana. Będzie musiał sam, nie, panie pośle, sam pana, się w piersi proszę... po tym wszystkim, co się stało. Po pierwsze, żeby była jasność, to jest znowu element tej polityki, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Sami chcemy budować armię, sami chcemy się zbroić. Nie potrzebujemy środków z Unii Europejskiej, nie trzeba nam tej Unii Europejskiej. Za chwilę będzie tyrada, jaka ta Unia zła. I z sąsiadami też nie chcemy rozmawiać. Z sąsiadami też nie chcemy, bo jednoosobowa decyzja TSUE to w ogóle skandal i tak dalej. Ustnie pan to wyjął. Nie, no ale to przecież wiem, bo ja tego słucham. Natomiast w tym wszystkim po prostu musicie się uderzyć w piersi, bo to jest wasza wina. Wasza bardzo wielka wina. No dobrze, ale jak już jest wina, to co dalej z tym? Bo dowodu nie dostarczymy, bo Turów oczywiście nie zaprzeczą. Żeby była jasność, pani redaktor, żeby była jasność, to jest oczywiście standardowa procedura. No więc jeżeli procedura... Standardy europejskie. No ale takie są standardy. Tak żeśmy to podpisali, tak wstępując do Unii Europejskiej. A pan chce wyjść z Unii? Procedura, no pewnie, że chce wyjść pan. No to przecież to widać. No, to ale jak pan? No nie wiem. To państwo teraz w takim trochę chórze greckim dwuosobowym. Tak, tak. Natomiast procedura jest taka. Jest wyrok za
zabezpieczający, jest kara, czyli zabezpieczenie, i jeżeli nie wykonuje się tego wyroku zabezpieczającego, no to trzeba, mówiąc krótko, przedstawić dowód, że go się wykonało. Jeżeli się nie wykonało, no to pani redaktor ma rację, co możemy pokazać? No możemy napisać tylko oświadczenie, nieprawda, że elektrownia, kopalnia pracuje, no bo nieprawda, nikt nie podpisze oświadczenia niezgodnego z prawdą, bo ani premier, ani minister, ani pan poseł nie napisze, że kopalnia nie pracuje, bo przecież widać, że pracuje. Także to, co do tego nie ma. Ale my tego nie ukrywamy, że ona pracuje, tylko wręcz. W związku z czym to będzie naliczane i ostatnie tylko zdanie. W tym wszystkim kluczem jest ostateczny wyrok. Oprócz tego, że będziemy musieli zapłacić te kary. Dowód jest bardzo prosty, jak to wykonać. No oczywiście w tej chwili będę ironizował. Wystarczy, że będzie Robert Biedroń, powiedzmy Róża Tuna, Radosław Sikorski na dużej koparce, która będzie zaplombowana, będą stali w kaskach i powiedzą: oto, żeśmy, udało nam się załatwić, że... Nie, no ale to wtedy poświadczają nieprawdę. No tak, to są wasze metody. Jak staną na tej koparce zaplombowanej, to wtedy powiedzą: oto jest nasz dowód, że żeśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że jednak Turów został zamknięty. Bijcie nam brawo. Natomiast jeśli chodzi o tak już na całkowicie poważnie, oczywiście nie można takiego dowodu przedstawić, bo dla mnie w ogóle, przepraszam za kolokwializm, przepraszam naszych widzów, ale to jest głupota, że my w ogóle musimy się tłumaczyć z czegoś, że ktoś w ogóle od nas taki dowód żąda. My mamy przedstawiać jakiś dokument, czy jakąś procedurę, że my zabijamy własną gospodarkę, że my zabijamy własne przedsiębiorstwa, obywateli, którzy tego prądu z Turowa potrzebują. No przecież na miły Bóg, drodzy Państwo, nie żartujmy sobie. No, proszę Państwa, proszę posłuchać tych ludzi, którzy przed chwilą mówili. No, ale pan zrozumiał, radość, co ja powiedziałam, bo ja mam wrażenie, że pan nie rozumie. Na miły Bóg, przecież wy zacznijcie trochę myśleć po polsku. Śpiewać po polsku zaczniemy. No to jest właśnie coś, co powinniście prezesa. Ja rozumiem, że trudno jest czytać ze zrozumieniem, ale... Kogo mieliśmy zatrudnić? Kogo mieliśmy zatrudnić? Sławomira Nowaka? Fachowców trzeba było zatrudniać. No ale no, nie wiemy, gdzie, nie ma fachowców? Nie wiemy, gdzie jest Nowak. Panie pośle, dostaniemy wezwanie do zapłaty. Dostaniemy wezwanie na różne rzeczy, ale musimy przepamiętać o jednej rzeczy, że dbamy o własne interesy, nawet jeżeli się to komuś w Unii Europejskiej nie podoba. I żeby była jasność, wszystkich nas ta polityka będzie kosztować. Pani redaktor, przecież doskonale o tym wiemy, że w tej chwili Czechy są w takiej dość trudnej sytuacji politycznej, ponieważ musi zostać ukonstytuowany nowy rząd. Wiemy, że prezydent Czech, życzymy zdrowia, znajduje się w szpitalu. Chcemy, żeby to wszystko się jak najszybciej skończyło, żebyśmy mogli usiąść do stołu negocjacji. Jesteśmy do tego gotowi. Ale zaczęło się to kilka lat temu, czy nie? A Przemysław Talkowski, jeśli mnie... Przemku. Magazyn Dobry wieczór. Ale ja teraz... Proszę Państwa, zmieniamy temat. Do 35 roku życia jeszcze nigdy nie byli tak zadłużeni. To pokażemy, dlaczego tak chętnie zaciągają długi, a niechętnie je spłacają. Zobaczą Państwo także rodziny, które straciły cały majątek, oszukane i gnębione przez gang lichwiarzy. Zaczynamy o 21. Przemysław Talkowski, raport, a to była debata dnia, która wraca jutro o 19.50. Ciekawe tematy, emocje, śpiewów dzisiaj nie było. Następnym razem. Do zobaczenia. Będą poza studiem. Tak, dziękujemy bardzo Państwu. Dziękuję bardzo. Produkcja żywności pochłania olbrzymie ilości wody i wytwarza ogromne ilości dwutlenku węgla. Dlatego oszczędzając jedzenie, dbamy o naszą planetę. Każdego roku Polacy wyrzucają do śmieci prawie 5 milionów ton jedzenia. Aby oszczędzać jedzenie, planujmy posiłki i zakupy z wyprzedzeniem. Jedną z prostszych rzeczy jest zrobienie zdjęcia wnętrza lodówki przed zakupami. Na koniec pamiętaj, czysta Polska zaczyna się w Twoim domu. Gigantyczne długi młodych Polaków. Zawsze biorą kredyty na granicy możliwości. Jak wyjść ze spirali zadłużenia? Byłam blisko załamania. Po telefonem po kilkadziesiąt nawet dziennie, o każdej porze dnia i nocy, to jest naprawdę coś strasznego. Więcej dziś w raporcie o 21. Stan wyjątkowy w tej sprawie nic nie zmienia. Jedyna przesłanka to, żebyście wy, dziennikarze, nie byli na granicy, a społeczeństwo, żeby nie wiedziało, co wam się dzieje. Opinia publiczna musi wiedzieć, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. To są działania wywołane przez Łukaszenkę, dlatego musimy się...